Oto kolejna część Let's Playa Final Fantasy VII. No, gra niestety powoli zbliża się do końca. W poprzednim odcinku odwiedziliśmy wraz z Bugenhagenem miasto starożytnych. Bugenhagen, dzięki pomocy Bugenhagena odkryliśmy, co naprawdę Aeris zamierzała zrobić i jej się to prawie udało. I został postawiony przed nami cel, pokonanie Sephirotha w Norden Crater. Ale w międzyczasie okazało się, że Shinra przeniosła działo Yunon do Midgar i planuje użyć to działo przeciwko Sephirothowi. Jakby zmiany sytuacji było mało, to na dodatek z oceanu, z morza wyszło Diamond Weapon i zmierza prosto na Midgar, żeby zasiać jeszcze więcej chaosu. I obecnie naszym celem jest próba, no bo raczej ciężko jest powstrzymać weapon w walce solo. Tutaj weapon sobie idzie. My musimy poczekać na lądzie, gdyż walka z Highwinda jest bardzo trudna, czy wręcz niemożliwa w przypadku Diamond Weapon. To nie jest stwór latający. No tutaj musimy chwilkę poczekać, aż Diamond Weapon wyjdzie na brzeg. Tu widzimy, no zmierza ewidentnie w kierunku Midgar. Tutaj... No nie będziemy się wygłupiać z hyperami. Tutaj będę się starał stać w miejscu, żeby nam nie wypadła losowa walka. Zanim Diamond Weapon się dowlecze na brzeg, to troszkę czasu minie jeszcze. To jest dobra pora na wykład o matematyce. Niestety nie znam się na... no nieważne. Diamond Weapon już jest na brzegu. A więc ten odcinek Let's Playa przyjdzie nam zacząć od walki oko w oko z Weaponem. Podobno ta walka została dodana dopiero w europejskim, znaczy poza japońskim wydaniu gry. Boss Diamond Weapon. Diamond Weapon jest troszkę duże. Po oczach był. Jak widać, Diamond Weapon jest tak tętego nie do ruszenia. Spróbujemy Hadesa klepnąć. Diamond Weapon zasłania Hadesa. To jest Hades. Ekstremalnie przydatny czar. Samon. To jest Super AIDS, które nakłada na wroga wszystkie możliwe negatywne statusy. Jakby ktoś jeszcze nie zauważył, ten łobuz ma gigantyczną odporność na ataki fizyczne. Czyżbym nie wyekwipował Bahamuta Zero? Na to wygląda. No cóż.
Ups. Countdown przy bossach to nigdy nie jest dobra rzecz. Z tym, że on już się robi podatny na ataki fizyczne dla zmiany. Jak otworzy mu się to światełko niczym E.T. z filmu E.T. Judgment to desu. Aha, Diamond Weapon można ukraść broń dla Yuffie. Rising Sun bodajże. O właśnie, już jest podatny. Tylko to się zemści naraz, na nas chyba zaraz. Jakby tylko miss nie wyszło. Dobra. Jezus Maria! Jest! Jest? Nie jest, nie ma. Ojej, spokojnie. Już myślałem, że to koniec walki, ale to nie jest aż tak dobrze. Po co ryzykować?
Troszkę przeszarżowałem z cennymi skillami i samonami Ucida, no ale... Ileż to razy mamy okazję walczyć z Diamond Weapon? Siadło. Troszkę AP, troszkę doświadczenia. Kocham ten dźwięk. To, że siadło, to w praktyce oznacza, że Diamond Weapon się znudziło nami i poszło dalej. A nasze wysiłki okazały się na próżno. Opuszczamy ten lokal. Weapon dalej zmierza w kierunku Midgar. Heidegger jest w dobrym humorze. Scarlet też jest w dobrym humorze. Jedziemy. Weapon, no plan Shinry udał się no, bardzo dobrze. Weapon, Diamond Weapon zostało zabite, pokonane,
a i równocześnie tym jednym strzałem zniszczono barierę, którą Sephiroth się otoczył w Norden Krater. Lecz. Tak więc to też usunęło Rufusa z naszej drogi. No, teraz naszym zadaniem jest udać się do Norden Krater, zobaczyć co tam z Sephirothem jest. Zaczynałem tego let's playa ładnych parę miesięcy temu. Yuffie mogła mu coś innego zaproponować temu pilotowi. To Bugenhagen dalej fruwa z nami. Co Vincent ma do powiedzenia? Tifa sądzi, że teraz będziemy walczyć z Sephirothem. No nie będzie spoilerem, jeśli powiem, że jeszcze nie. Walka z Sephirothem to nasze ostatnie zadanie w tej grze. Nie ma jeszcze Ruby Weapon. Jak widzieliśmy, wystrzał zdziała, Sister Ray zniszczył barierę wokół Norden Krater. Tutaj możemy statkiem wlecieć do środka i później klepać Sephirothowi. Niestety to nie jest takie proste.
osoba sterująca Kajcitem, no, w tej chwili musi porozmawiać ze Scarlett i Heideggerem. Bo tą osobą sterującą Kajcitem jest Reeve. Tutaj Reeve zwraca uwagę, że nie ma za bardzo kontroli nad reaktorami. Tutaj ktoś przejął nad nimi kontrolę. Kto to mógł zrobić? Ktoś w sterowni. No bez Rufusa tutaj się troszkę posypało to wszystko, dowodzenie w Shinrze. Hojo. Doszliśmy już tak daleko. No Hojo. Dokładnie, Hojo tutaj no, nie chce zamknąć reaktorów. Chcę, żeby dalej produkowały energię, żeby kierować tą energią za pomocą działa, a nie za bardzo się przejmuję tym, że w wyniku tych działań całe miasto Midgar wybuchnie, zostanie zmiecione przez eksplozję reaktorów. Czyli tradycyjnie Hojo chce zrobić coś bez zwracania uwagi na konsekwencje i patrzeć, co się stanie. Aki Mengele świata Final Fantasy. Tutaj no, nasza ekipa się dowiedziała prawdziwą, poznała prawdziwą tożsamość Kajcita. Ekipa nakłania Reeve'a, żeby coś zrobił, z tym, że jeżeli Reeve zamknie reaktory, no to efekt będzie taki sam. Czyli żeby zaradzić eksplozji miasta Midgar, musimy powstrzymać Hojo i powiedzmy przejąć od niego stery i spróbować zapobiec katastrofie. Tutaj no, Reeve zdradził się również przed Heideggerem i Scarlett. Mówi, że Cloud i ekipa spróbują zaradzić problemowi, ale Heidegger i Scarlett to gamonie i nie chcą słuchać poleceń Reeve'a. Mają osobistą urazę wobec ekipy Clouda. No. Rufus trzymał Heideggera za przeproszeniem za twarz, a bez Rufusa ta dwójka gamoni ma wolną rękę.
i chcą wypróbować na ekipie Clouda swoją nową zabawkę, nową broń. Co to będzie, zobaczymy. Lecz w Cloudzie i ekipie ostatnia nadzieja na uratowanie Midgar. Cid zostawia stery swojemu uczniowi i musimy podjąć akcję od obrony Midgara, czyli powstrzymania Hojo. Tylko zaraz wkroczymy w finałowe sceny drugiej płyty. Tylko jest jeszcze jedna rzecz do zrobienia. Pewien opcjonalny sidequest, no ale... tylko postaram się pokazać w kolejnym odcinku Let's Playa. Tak więc do zobaczenia i do usłyszenia w jednym z ostatnich odcinków tego Let's Playa Final Fantasy VII.